daj mi spokój! Odejmuję kasę. Nie mam, przecież nic ci nie jestem winna! No, puść mnie, puszczaj! Masza, co się dzieje? Mam dzwonić na policję? Kto to jest? Nikt. Jak to nikt? Przyjeżdża, szarpie cię? Wyzywa? Wynajmował od niego mieszkanie. I dlatego cię nachodzi, tak? Powiedz prawdę. Zalegałam z czynszem. Nie miałam już czego płacić i przeniosłam się do koleżanki po taniej. A teraz do mnie wydzwania, mówi, że są jakieś zalegle rachunki, że był okres wypowiedzenia, że prałkę mu zniszczyłam. Podpisałaś jakąś umowę z nim? No, dał mi jakieś papiery, ale tego dokładnie nie czytałam. A teraz mówi, że muszę mu oddać 5000. Skąd ja tyle wezmę? Masz gdzieś kopię tych dokumentów? Nie mam. Nie martw się, coś wymyślimy. Przecież nie może tak cię bezkarnie zastraszać. Boże, jak on mnie znalazł? Musiał za mną łazić. No bo jak? Możesz iść na policję, ale ten dług pewnie tak byś musiała spłacić. Dobra, nieważne. Chodźmy, bo się spóźnimy.